Corrupted to nowy system ulepszania zdobywanych itemów, który wejdzie w życie wraz z patchem 8.3, którego premiera jest zapowiedziana na wczesny 2020, a na serwerze testowym prace trwają już od miesięcy, więc ja jego premierę obstawiałbym pewnie na luty, ewentualnie końcówka stycznia. Jeśli ktoś jest zainteresowany ogółem nowości w 8.3, to zamieszczam tu w rogu odesłanie do mojego filmiku o nowym patchu jako całości. System Corrupted będzie wchodził w miejsce Warforgingu i Titanforgingu, które na razie przejdą na urlop. Sam system Titanforgingu jest dosyć kontrowersyjnym wśród graczy systemem, który daje szansę opartą na RNG, że item, który dostajemy, zwiększy swój item level wraz ze swoimi statami. I tutaj trzeba sobie powiedzieć, że system Corruption również jest fundamentalnie oparty na losowości, ale jest mocno inaczej. Tak jak Titanforging to było po prostu takie płaskie zwiększenie item levelu nowego nabytku, tak Corruption w ogóle nie wpływa na item level, a zamiast tego daje dwie rzeczy. Po pierwsze, jeden z na ten moment 11 bonusów, choć podejrzewam, że ta lista może się jeszcze trochę poszerzyć. A po drugie, uwaga, nowy stat Corruption, który jest negatywnym statem i im więcej go mamy, tym więcej bardzo bolesnych efektów ubocznych będzie nam towarzyszyć, a nawet zmieniać się będzie nasz wygląd. I powiedzieć trzeba, że ten nowy system z jednej strony naprawia niektóre bolączki Titanforgingu. Zauważmy, że Titanforging zwiększał ogólny item level szczęśliwców RNG, przez co sprawiali wrażenie lepiej ubranych, więc potencjalnie wyglądali atrakcyjniej dla liderów grup na listach. Nowy system ten problem właściwie rozwiązuje, bo przez to, że nie jest taki prostoliniowy, nie będzie za bardzo nawet żadnego sposobu pomiaru tych bonusów na graczach, więc na rynku pugowym z pewnością nastąpi w tym temacie poprawa. Jednak trochę inaczej sytuacja wygląda w realnych liczbach patch Warcraft Logi. Bo przyjrzyjmy się tym bonusom, których nabycie jest absolutną losowością, przypomnę. Przyznać trzeba, że są całkiem ciekawe i potencjalnie satysfakcjonujące, a w każdym razie w tym względzie zdecydowanie są lepsze od Titanforgingu, który jest prostoliniowym zwiększeniem statów i item levelu, ale gołym okiem widać, że każda klasa i spec będą miały takie z tych bonusów, które będą znaczącym upgrade'em dla nich, a inne z tych bonusów będą dla nich w kwestii logowych liczb bezużyteczne. Przykładowo te dwa. Pierwszy zwiększa haste, czyli powiedzmy, że jak jesteś na przykład Shadow Priestem, dla którego ilość haste'u jest wprost proporcjonalna do chęci życia, to jest dla ciebie potencjalnie bardzo duży upgrade. Z drugiej strony, jak RNG Bóg postanowi cię ukarać, możesz dostać Avoidance, który absolutnie nic nie wnosi do twojego DPS-u, który zadajesz. I to, czego się tutaj naprawdę obawiam, to jest to, że jak już powiedzieliśmy, z jednej strony nowy system naprawi niektóre bolączki Titanforgingu, ale z drugiej strony ma potencjał na eskalację problemów pierwotnego systemu. Ciężko jest to dokładnie określić na ten moment, bo cały czas trwają testy i tunowanie liczb, ale zwróćmy uwagę, że żeby ten system był satysfakcjonujący, to bonusy muszą być naprawdę znaczące. Ale jednocześnie im większa jest ich impaktowość, tym gorzej będzie piekło w dupsko, że zostaliśmy wyrolowani przez RNG i może być właśnie nawet gorzej niż to było przy Titanforgingu, zwłaszcza, że tutaj możemy dostać bonus, który wnosi absolutne nic do naszych istotnych liczb, a mało tego, dostarcza nam nawet negatywów wraz ze statem Corruption. I ja naprawdę rozumiem, że jest wiele wartości w losowości tutaj, to jednak nie wiem, czy już lepszym pomysłem nie byłoby przynajmniej ustawienie tych bonusów tak, żeby DPS-i dostawali tylko takie, które przyczyniają się jakkolwiek do podniesienia DPS-u, tankowie tylko te, które pomagają w przeżywalności i statach i tak dalej. Bo to znowu zmierza trochę w tym kierunku, że system, który miał być systemem dającym poczucie niespodzianki i wynagrodzenia, zamiast tego stanie się systemem frustracji i niesprawiedliwości. Ale spokojnie, są jeszcze dobre wieści, choć trochę niepewne. Obecna bowiem będzie opcja oczyszczenia itemu z korupcji w razie jakby nam się nasz bonus nie podobał, więc mamy tutaj amortyzację złego RNG, której nie mieliśmy za Titanforgingu i wiemy, że będzie nas to kosztować zasób, który będziemy zdobywać z kontentu 8.3. Tylko że
Blizzard cały czas nie może się zdecydować, co dalej. No bo jeśli oczyszczanie będzie po prostu zabierać ten bonus wraz ze statem Corruption, no to tak naprawdę to nie będzie żadna amortyzacja RNG, tylko amortyzacja negatywnych efektów, które nie były obecne za Titanforgingu, tylko że tutaj złe RNG jeszcze nas może dodatkowo kosztować farmiony zasób. No to to już będzie totalna paranoja. Ale Blizzard coś tam kombinuje, przez chwilę oczyszczanie giru miało dawać dodatkowe miejsce na socket, ale chyba się z tego wycofali, bo nie chcieli powtórki z Bentic giru z Nazjataru, więc sądzę, że spodziewać się należy czegoś pozytywnego w zamian za oczyszczenie i obyśmy się doczekali. Ostatnia rzecz, jakiej chciałbym się tutaj bliżej przyjrzeć, to właśnie ten negatywny stat Corruption i jego funkcji. Bo jest to o tyle ciekawe, że dzięki niemu będziemy serio mieli wybór. I nie mówię tu o wyborze, jak ja to mówię, przeglądarki, w której odpalimy WoWheada i sprawdzimy jedyny słuszny wybór, tylko serio wybór, który będziemy musieli podejmować my do indywidualnie dostosowanej sytuacji, a przynajmniej potencjalnie. Bo ta mechanika tego negatywnego statu w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że nie można mieć na sobie zbyt dużo rzeczy z bonusami z Corruption, bo te negatywne efekty po prostu będą bardziej impaktowe niż te pozytywne bonusy. Jednak to, gdzie przebiega ta granica, przy jakiej ilości korupcji i których jej efektach przestaje się to opłacać, to wcale nie jest takie oczywiste i uniwersalne. Bo te negatywne efekty to nie są jakieś płaskie, na przykład obniżenia zadawanego damage'u, tylko to są raczej takie dodatkowe mechaniki, które będą nas próbowały w czasie walki zabić, albo spowolnić, czy inaczej uprzykrzyć życie i de facto będą mogły być przez nas kontrowane. Ale w poszczególnych sytuacjach, patrzę tutaj głównie na walki bossowe na nowym rajdzie, połączone z jeszcze innymi mechanikami, mogą nas po prostu przerosnąć, ale jednocześnie może jednak jesteś taki kozak, że jednak będziesz potrafił sobie z nimi poradzić i przeżyć, utrzymując swoją rajdową wydajność. I właśnie ocena tych zamiarów na możliwości to nie jest do końca coś, co będziemy mogli sobie po prostu przeczytać na WoWheadzie, czy Icy Veins, czy u Libertuma na fanpage'u. Jasne, tam na pewno będą jakieś wskazówki i szacunki, ale ostatecznie wybór będziemy musieli podjąć my. I ten element tego systemu jest moim zdaniem najlepszym usprawnieniem w stosunku do Titanforgingu, jak i ogólnie mega fajną i ciekawą mechaniką, która naprawdę ma mega potencjał na bycie czymś świetnym. Nadal jednak na koniec dnia te bolączki z tym RNG, z tymi bonusami i z rozstrzałem między nimi mają również taki sam mega potencjał na bycie czymś mega frustrującym. Stąd moja generalna konkluzja jest taka, że Corrupted z jednej strony może wynieść rozgrywkę na nowy poziom zabawy i wyboru, i to serio wyboru, ale z drugiej pociągnąć w stronę dna realia ostatniego tieru BFA. I tu jeszcze wspomnę pewną nowość, mianowicie ten legendarny cloak od Wrafiona, o którym mówiłem w filmiku o 8.3, będzie wraz ze swoim rozwojem zwiększał naszą odporność na korupcję, więc dzięki niemu będziemy mogli mieć więcej założonych bonusów naraz i stanowić będzie naprawdę realny system progresji, który będziemy chcieli rozwijać. I na koniec chciałbym jeszcze podkreślić, że ja tutaj prowadzę rantę, że dobrze, ale źle, ale coś tam, ale prawda jest taka, że to potencjalnie źle i obawy, które budzi ten nowy system, tyczą się tak naprawdę przede wszystkim tych bardziej high-endowych Mythic Raid progresujących graczy niż tej większej dolnej połowy, więc prawda jest taka, że jeżeli nie należysz do tej bardziej high-endowej kategorii gracza, to wydaje mi się, że naprawdę nie masz się w ogóle czego obawiać i nowy system powinien dostarczyć ci przede wszystkim dużo frajdy i dynamicznych elementów gry. Piszcie, jakie wy macie odczucia na temat nowego systemu. Ponadto, jeśli się podobało, to klasycznie zapraszam do łapkowania i subskrypcji po więcej kontentu związanego z WoWem i do zobaczenia następnym razem.